Dziś na mój stół lądują kolejne klocki z serii Minecraft. Jednakże lądują z nowej firmy, która kojarzy mi się z tym, że jakby brakowało już Chińczykom nazw w fabryce i stwierdzili, że nazwą klocki ksywką jakiegoś jednego ziomka, który gdzieś tam pracuje. No i pechowo padło na tego, który za dużo wypija na imprezach firmowych i nazywa się to Żygao. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy Żygao, no to w sensie jakby nie do końca wiem, znaczy nawet nie o to mi chodzi, że ten pracownik wiadomo co robił, ale to się tak czyta i w ogóle, no bo to jest jakby, widzicie tutaj, Żygao, no chyba tak się czyta, Żygao, nie, no bo jakże inaczej, 8 i 1, no jesteśmy na tym kanale zbyt długo, żebyśmy nie udawali i nie wiedzieli, że to ściema oczywiście, to znaczy, mam nadzieję, że jesteście na tyle długo, jeżeli jesteście tu nowymi fanami, to dzień dobry, zostawcie subskrypcję, bo wam mi się tu świetnie, szukając perfekcyjnej alternatywy do klocków Lego i bardzo wątpię, żeby Żygao była taką firmą, ale nie zapominajmy, że no niejednokrotnie już się zaskoczyliśmy różnymi rodzajami klocków, więc może dzisiaj też się zaskoczymy. Who knows, moi drodzy? Wy się nie przekonacie, jak nie obejrzycie do końca i jak nie klikniecie subskrypcji, to też nie zobaczycie, że kiedy te klocki odkryjemy. Pamiętajcie o tym. Firma tutaj faktycznie napis Minecraft ma po chińsku, żeby nie było, że tutaj jakiś plagiacik. Główną nazwę raczej też. No figurki tutaj pytanie, to jest raczej jakiś render dobrze wykonany, aczkolwiek grafika w tle z Minecrafta no nie certolą się, chociaż pewnie można takich używać bez problemu, bo to pewnie jakoś w milionie gier podobnych do Minecrafta wyszło. Minecrafta nie pierwszy raz na tym kanale testujemy, o czym musicie pamiętać, także nadróbcie inne filmy z serii Minecraft, a my nadrabiamy teraz wiedzę o tych klockach. Klocki te dostałem od jednego z fanów, od którego zobaczcie w opisie i zobaczcie też. Ej, no kto tak, kurde, serio pakuje instrukcje? Ej, no serio, naprawdę, jakby nie rozumiem, ej, naprawdę, nie wiem jak się mówi to po chińsku, ale jeżeli oglądam jakiś Chińczyk ogarniający polski, naprawdę nie możecie tego po prostu chycić, zrobić chociażby tak? Tylko wy naprawdę musicie to robić, chytacie po prostu chyba tak i szybko to workiem dobijacie i ty. Ja rozumiem, że miska ryżusia sama się nie zarobi na siebie, no ale kurde, no. Ej, no naprawdę. Mam tu już opis, tak, bo oni muszą mieć takie napisy, żeby wiedzieć co pakować do środka. No figurka numer 7, ale tu z boku nie mamy żadnej informacji, która to jest figurka numer 7, a liczyć ręcznie chyba nie mamy co. Żygao, to jest firma, którą właśnie dzisiaj sprawdzamy, moi drodzy, a wy sprawdzacie mój kanał, dlatego otwieramy i patrzymy jak to się tutaj prezentuje. Tak jak mówię, niejednokrotnie się zaskakiwaliśmy, nie instrukcją, inaczej, bardzo zaskakiwaliśmy się instrukcją, która jest prosta, niż odwrotnie. No wstępnie powiem wam szczerze, nie wygląda to źle. Brak napisu na studach, to już trochę, wiecie, świadczy o firmie, bo jeżeli są napisy na studach, raczej mamy do czynienia z, no, nie chcę mówić, że z premium produktem, ale bardziej gdzieś tam porządnym niż brak tych studów. Oczywiście on to o niczym nie przesądza. Instrukcja, no okej, okay, stylu Kobi, model budowania Kobi, czyli mamy zakreślone już właściwie wyciszone kolory, które już mamy zbudowane. Fajnie, będzie przynajmniej tyle się to budowało przyjemniej. Figurka póki co nie wygląda źle nadrukowo, ale zaraz przyjrzymy się dokładnym detalom. Dajcie mi minutkę, speed build na waszych oczętach i zobaczymy! No i moi drodzy, konstrukcję mamy już zbudowaną i co tutaj dużo gadać, no Żygao to chyba jest pracownik miesiąca, dlatego jego imieniem dano tutaj, nazwano tą firmę. Po kolei moi drodzy, no i faktycznie nie budowało się tego zbyt dobrze, nie dlatego, że klocek jest zły, jest kurczę dobry, ej, naprawdę jest spoko ten klocek. Budowało się wręcz to przyjemniej, nie chcę używać określenia, że nawet przyjemniej niż Lego, wchodzi to zdecydowanie mięciuśko, ale dlatego, że no jak tak wygląda instrukcja, wiecie, znów musimy walczyć bardziej z instrukcją, no przypadek Kobi ostatnich chociażby, bardziej musimy walczyć tu z instrukcją i kurde jak to wyprostować i tak dalej niż z samym budowaniem, ale naprawdę budowało się to przyjemniej niż Lego. Przy czym trzyma się to, kurde, ej, trzyma się to, naprawdę. Wchodzi to lżej niż Lego, a trzyma się nie mniej solidnie niż Lego. Ej, naprawdę, kurde, spoko. Naprawdę, jestem w szoku, ale ten plejcik, no, odchodzi ciężej niż Lego, a wchodzi łatwiej niż Lego. Takie mam przynajmniej wrażenie,
Czekajcie, aczkolwiek budowałem przed chwilą właśnie tamte kobiki, więc może jeszcze po tamtych mi zostało. Nie, dobra, inaczej, na pewno nie buduje się tego źle. Buduje się wręcz to przyjemnie, palce mnie nie bolą i naprawdę czerpałem dosłowną przyjemność po prostu nawet wciskania tych klocków jeden w drugi stud, co w Chińczyku nie jest takie oczywiste, a wręcz przeciwnie. Sama konstrukcja, no co tutaj dużo oceniać, no jakaś grządka i tyle, tym bardziej, że on ma tutaj motykę oczywiście. Fajnie, że jest to konsekwentnie zrobione, wiecie, w Chińczykach rzadko to dbają, czasem ten kawałek skały i do niej miotłę czy coś. Tutaj faktycznie zadbano o to, byśmy dostali kawałek, jakiś grządek, nie wiem, co to, no, kukurydza rośnie i trzcina? No chyba tak. Kiedyś tam się pogrywało w Minecrafta. Natomiast fajnie zadbano, mówię, o tą konsekwencję. Podoba mi się też to, że dali tutaj kilka kolorów, bo spójrzcie, brązu mamy trzy gatunki, tak w Lego byłby to ciemny, brązowy oraz nugatowy brązowy. Zielenie faktycznie, powiedzmy, można powiedzieć dwie, żółcie, wszystko naprawdę to jest spoko, bo jakby mogli dać zwykły brązowy, wypaczkać tutaj tą glebę i pff, wywalone, nie? Jakby, a tutaj zadbano o ten klocek i kurczę, naprawdę widzę w tej firmie jakiś potencjał, pomimo tego, że opakowanie trąci takim klasycznym Chińczykiem, że aż mnie po prostu moje już chińskie plomby w zębach zaczynają boleć, jak widzę takie firmy, no to tu się zaskoczyłem pozytywnie, naprawdę. Nie wiem, czy to zaraz obok Lele nie jest drugi najfajniejszy Minecraft. No właśnie, bo gdy przechodzimy do figurki, widzimy nadrukowo tu też jest okej. Okay. O, no dobra, jest lekka krzywizna, no ale jakby jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Tutaj lekko na twarzy, niedodrukowane też, no dobra, im dłużej się przyglądam tej figurce, to jest gorzej. Jednakże nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej tragedii. Działa to dobrze, ręczki chodzą identycznie jak w Lego, nóżki, no jedna chodzi zdecydowanie zbyt lekko, ale zdecydowanie, no chodzi lżej niż druga, o. I tu mam trochę problem, ale nie jest to na tyle problem, żeby się tym ciężko bawiło. Po prostu czujemy, że chodzą minimalnie lżej niż Lego, rączki chodzą tak jak u Lego, główka też pi razy drzwi tak jak u Lego. W związku z tym myślę, że gdybym taką figurkę gdzieś dorwał w miksie zbudowaną, no to musiałbym chwilę się przyjrzeć, że to faktycznie nie jest Lego. No minimalnie ten nadruk tutaj boli, jednakże jest naprawdę okej. Okay. Brońka też dobrze, poprawnie zrobiona, kolor flat silver, bardzo podobny do Lego. Nie no, powiem wam szczerze, naprawdę zaskoczyłem się dzisiaj i to zaskoczyłem się pozytywnie. Podeszłem do recenzji jak zwykle kpiąco, jak zwykle, znaczy no jak zwykle, może no zawsze mam tą dozę takiego założenia, że to może być dobre, jednakże mówię po tym opakowaniu, nie, zbyt wiele tych opakowań miałem w ręce, by to było dobre. Kurczę, jest zaskoczonko. Jeżeli kiedyś mieliście w rękach Zygao firmę, no to napiszcie mi w komentarzu, jaka wasza jest opinia na ten temat. Tu widzimy, to się tak łączy w ogóle w większą farmę, no i ja bardzo chętnie, jeżeli je gdzieś jeszcze zobaczę, bardzo chętnie taką dogrywkę sobie zrobię, bo, no kurde, jest zaskoczonko, jest moi drodzy zaskoczonko, a wy mam nadzieję mnie nie zaskoczycie, w sensie macie subskrypcję i nie zaskoczycie mnie tym, że jej nie macie, a jeżeli jej nie macie, to kliknijcie, zaskoczcie mnie tak, żeby zostawić tę subskrypcję, zaskoczmy się dzisiaj wszyscy w ogóle i to wiecie, subskrypcja to będzie to zaskoczenie, nie, jeżeli mi ją zostawiacie. Jeżeli Minecraft jest bliskie waszemu serduszku, no to polecam wam zobaczyć, jak tam kiedyś gdzieś dawno grałem i nie ogarniałem strasznie, albo inne zestawy z Minecrafta chociażby. Ja się dzisiaj z wami żegnam, oczywiście dziękując wam za kolejny wspólny film, no i życzę miłego weekendziku, kochani. Bye!